Siema, na moim miejscu jestem raz, witam was w kolejnym odcinku zagrywam w Hidden Dungeons 2, nagrywanym po nocy, jak widzicie jest 4:20. Okej, słuchajcie, dzisiaj mamy kolejną misję w kampanii, Wilk Morski Enigma. Musimy przyjąć Enigmę z statku. I oczywiście te dwa okręty wysadzić, będzie statek Tripic. I jeden mniejszy stateczek. Pewnie torpedowiec. Nie wiem, jakoś go nie rozróżniam. Okej, powiem, że trypic jest zajebiście duży. To, że te statki wpłynęły na... do fiordów, to jest po prostu OP. Dla mnie. Nie boją się żołudkom na mieliźnie. Okej. Kactenka bardzo spokojna. Dobra, standardowa nasza ekipa. Kontynuujemy. We've obtained intelligence photographs from a reconnaissance flight over Alton Fjord. These confirm the German battleship Tirpitz is there. Another ship was also detected nearby. Based on an intercepted broadcast, it is believed it carries the Enigma Scrambler. According to intelligence, it is the minesweeper Olaf, an insignificant vessel with a small Trawler. crew. However, the Tirpitz hiding in this Norwegian fjord is part of the Sicilian operation of September 6th, and along with the Scharnhorst, they pose a big threat. As all attempts to sink the Tirpitz have failed, Command has decided to carry out this operation, which will also include stealing the Enigma. The operation begins as soon as a transport camouflaged as a Norwegian fishing boat drops off your equipment and the mini submarine a safe distance away. You will submerge deep enough to approach the Tirpitz unnoticed and place several magnetic mines on its hull. Then, proceed unnoticed by the crews of both ships and place explosives on the hull of the minesweeper. No. You will also have to search the minesweeper and find the Enigma as quickly as possible. Under no circumstances let the Tirpitz's crew see you. With the Enigma, board the mini submarine and return to the camouflage transport, which will take you away before the explosives are detonated. Dobra. It is unlikely that anti-torpedo netting is present due to the narrow mouth of the fjord, so we expect no problems in carrying out this mission. You know what you have to do? Get to it. No dobra, Good dziękuję. luck, gentlemen. Wiemy o co chodzi. Okej, przyda nam się ludziska w tej misji dwóch. Okej, wy macie tu miny magnetyczne. Damy je jednemu kolesiowi. Są trzy. Dodatkowy ekwipunek to damy wszystko. Oczywiście standardowo kompasik i apteczkę. Tutaj nie możemy mieć ludziska akurat możliwości wzięcia czegokolwiek typu plecaków, tak więc jeden dostanie ładunki wybuchowe. Ekipa druga, czyli nasz niedoszły dowódca i Czakowski dostaną ciche bronie. Tak będzie najlepiej. Troszeczkę ammo. Tak myślę, że po 6 magazynków. Okej. Wy nie dostaniecie nic. Ty możesz ewentualnie dostać jeszcze Stena z tłumikiem. Jakby się coś sprawa rypła. Jakby skończyła się amunicja. Ty dostaniesz już full. Okej. No i tak zaczynamy ludziska misję. Niektórzy żołnierze są nieuzbrojeni. Czy chcesz kontynuować? Tak, chcę kontynuować. Jeden będzie od... no, specem od wysadzenia i takie targania ciężkich przedmiotów. Okej. Chłopaki tutaj czekają. Weźmiemy, zrobimy tak. Najpierw ludziska szybki zapis. Okej, Czakowski i wy
i ten podpłyną sobie. No cholera. O właśnie, podpłyną sobie do łódki. Druga ekipa. No cholera. I ty, mój kolego. Usiądziesz na tylne siedzenie. Okej, okay, wypłyniecie na razie pod trypica. Okej, okay, nie wiem dlaczego ludziska czasami w tej misji wychodzi taki bug, że oni giną. To jest też dosyć upierdliwe. Lepiej sobie niech tam popłyną na spokojnie. O właśnie. Mamy pierwszą bombkę. Chyba coś mi się spieprzyło z kamerą. Będę musiał to odczaić. Okej, okay, podłóż drugi ładunek. Znaczy pierwszy, bo płyniemy zaraz pod drugi. Płyń, 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 płyń. Okej, okay, trochę to spieprzyłem. Na pewno łódką podpłyniemy już pod niego, bo nie chce mi się tutaj płynąć taki kawał czasu. Okej. Okay. Chodź tutaj. To za długo ci zajmie. Pięknie. Jest ta druga mina. Powinna się już pokazać. O, jest, dobra. Świetnie. Mina magnetyczna. Okej, okay, pod prysznicem mamy podłożone ładunki. Okej, okay, teraz płyniemy pod ostatni okręt. Dobrze, nas nie wyczuwają Niemcy. Praktycznie to blisko idzie misję ukończyć jednym kolesiem. Ale no, ja dla draki sobie zagram właśnie całą drużyną. Misja bardzo przyjemna. Okej, okay, słyszymy kolesia chodzi po pokładzie. Świetnie. Ok, Czakowski z dowódcą. Tak z ciekawości ludziska zapiszemy i przelecimy się na najwyższej prędkości. Czy faktycznie coś się stanie? Okej, okay, byle teraz ludziska hałasu nie narobić, to jest bardzo cichutka misja, żeby się dostać na ten okręt. Okej, okay, między łańcuchami. Okej. Okay. Dobra, czekamy sobie tutaj. Można się wynurzyć na spokojnie. Ok, jak na coś mi się chyba kamera ludziska przedstawiła. Dajcie mi chwilkę. Ok, moi mili, sprawa załatwiona z kamerą. Musimy poszukać teraz drabinę.
Teraz sobie w tym celu zapiszę. Tu ludziska mamy możliwość wzięcia troszeczkę ekwipunku. Enemy contact. Tutaj będziemy się skradać. He's gone. Kurde, narobiliśmy hałasu. No nie chcę tego robić. Znaczy im o mnie mniej wiedzą, tym lepiej dla mnie. Enemy contact. Kurde. Chyba się teraz alarm wezwie. Okej, gdzie on poszedł? Leżeć. Visual contact. Enemy kill. Hole dostał, pięknie. Dobra, mamy spokój teraz. Tutaj sobie ludziska. Teraz sobie ludziska możemy zrobić taki knyw, żeby mi się lepiej chodziło. Użycimy sobie jak falung. Żeby po prostu nie robić za dużo hałasu. Enemy sighted. I've hit him. Pięknie. He's dead. Jakie ludziska to będę za każdym razem zapisywał. Żeby mi się sprawa nie rypła. Okej, strypi zaraz raczej mnie nie zauważą. Okej, nikogo tam nie ma. I see them. Też go widziałem. Enemy. I hit him. Okej, wypiął się. Bardzo ładnie. Enemy contact. Kurde. Spieprzyłem. Okej, szybki reloading. Enemy contact. Enemy kill. Okej, widzę mnie na 380 metrów. He's gone. Okej, sprawa załatwiona. Okej, chyba nikt mnie na trypicy nie zauważył. To jest jakiś bug. Bez jaj. Jak się spokojnie idę. A tutaj mogę wejść. Tu jest coś do obczeń. A, cześć kolego. Enemy contact. I hit him. Okej, tu nic więcej nie jest. Enemy contact. He's gone. Mnie nie widziałeś? Serio? Dobra. Okej, cicho. Jesteśmy na terenie wroga praktycznie. Okej, tu nic nie ma. Okej, cisza. To jest guzik w razie co do alarmu. Cześć kolego, kim jesteś? Ładny mundur masz, by the way. Wiem, że wam
mundury projektował Hugo Boss. Okej. Okej, sobie tutaj po cichutku to przeszperam. Okej, włazów nie mogę otworzyć. Ale dobrze wiedzieć, że tutaj nikogo nie ma. Okej, teraz musimy się wtrynić do kajut jakoś. Gdzie te kajuty były, to jest pytanie. Dobra, tu jest na razie czysto. Tamtych dwóch burków sprzątnęliśmy. Okej, to jest wejście do maszynowni, spoko. A, tu są kajuty, dobra. Fucking shit. Nie, nie, to wyszło za głośno. Enemy contact. Zamknij ryj. Co za skubany. Enemy contact. Enemy kill. Cześć kolego. Okej, otwórz mi ten zameczek, jak możesz. Okej, tam jest jakieś zejście na dół. Z tego skorzystamy. Okej, ktoś sobie pykał w szachy. Okej, tu nikogo nie ma. To są szachy? Tak, w szachy ktoś grał chyba. To raczej na Warcaby mi nie wygląda, chociaż na Warcaby. Enemy contact. He's gone. Dobra, cicho. Okej, tu mamy jeszcze jedną kajutę. To powinno być... O, to jest oficer pierwszy, a to jest kapitan. Właśnie, musimy iść do kapitana. Nie wiem, pokój wizyt. Kurde, no. Jak tu kurde szybko przejść? Zobaczcie, przecież to jest tak... Czytresko zaprojektowany ten statek. Co tu dostałeś? Jaki ham. Leżeć. Kurde, dobry byłeś. Okej, żadnego kluczka nie masz. Okej, nie ma się powinna znajdować tutaj. Jeszcze mi się połasił o książkę szyfrów, tylko nie wiem, gdzie ona może być. Książka szyfrów. A to też jest ludziska do wykonania w tej misji. Tylko żeby ją znaleźć, to gdzieś ona musi bynajmniej leżeć. Okej, ale dobra. Znaczy z tego co kiedyś czytałem, to właśnie gdzieś jest ta książka. Chciałem, mi się udało tą książkę szyfrów wdrapnąć. To by było fajnie. Okej, a to nie jest czasami u oficera pierwszego? Że Niemcy tak nie trzymali tego wszystkiego w kupie. Gdzieś przy nigdzie, żeby po prostu sobie zostało.
Okej, to nie idzie wejść. Okej, wszystkie drzwi się chyba po kolei zamykają. Mhm, no automacie. Dobra, zobaczmy jeszcze ludziska, czy gdzieś tutaj nie ma czegoś. Tu nic nie widzę. A, to jest kółeczko, dobra. Okej, to są jakieś dokumenty. Pierdoły. Ciekawe, gdzieś jest ta księga szyfrów. Ja bynajmniej nigdy nie mogłem tego znaleźć. Zapałki. Przeczekajmy jeszcze blisko kajuty. Ty nic nie masz tutaj. Szkoda. Dobra, wychodzimy stąd. Praktycznie blisko misja wykonała. Ze sukcesem. Bierzemy sobie akwalung i spadamy. Pięknie. Cudownie wyszło. Okej. Okej, jedziemy. Spadamy stąd. Pięknie wyszła ludziska misja. Naprawdę się cieszę. Chyba następna będzie znienawidzona przeze mnie. Następne dwie, bo dwie są takie przeze mnie znienawidzone w tej grze. A są to misje w Birmie. Mogą być cholernie ciężkie. Jestem ciekaw, czy idzie na tripica wejść. Tak z tej ciekawości. Tam trochę poczesać. Okej, na razie wyjeżdżamy z tej. Cholernej mapy. Okej, dajemy troszeczkę czadu jeszcze. Okej, tam jest nasza strefa. Ewakuacyjna. Tamten stateczek, możecie go nie widzieć, on jest teraz centralnie pod... Okej, spróbuję się wynosić, tam pokażę. To jest ten statek. Można sobie ze spokojem podpłynąć. Okej, tu musimy się zanurzyć, bo widzę, że chłopaki o nas zapomnieli. Okej, czemu oni razem nie pływają, to ja nie wiem. Okej, tu popłyniemy na pewno szpuli, to znaczy coś się stanie. Okej, wynurzenie. Nikt nas nie widzi, brawo. Zanurzmy się. Zajebiste. Te łódki. Naprawdę pełne cheaterstwo ze strony aliantów. Okej, jak widzicie, możecie zauważyć... Te łódki się pomalutku wynurzają, nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane. Okej, ja się będę zanurzał. O, dobra, może się teraz wynurzymy. Tak dla jaj. Okej. Wycofaliśmy się. Misje zaliczone. Cieszy mnie to.
Pięknie. Cudownie wyszło. Co? Nie wiem, czy słuchajcie, idzie na dno. No, ale chyba nie. Misja wykonana. Super. Bardzo się cieszę. Okej. Okay. Awans mnie kapitana, świetnie. Porucznik, 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 wszyscy. A to mamy nowego dowódcę. Czakowskiego. I gitara. No, wyznaczenie medal wybitnej służby. Przyznawany innym rangą zasługi w akcji. Świetnie. Dostaliśmy kolejny orderek. Pięknie. No i też, moi mili, myślę, że tutaj sobie zakończymy. Tak więc cóż, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.